sezon wiosenny Sokólski Klub Karate rozpoczął dość nietypowo, bo na świeżym powietrzu. Tak, postanowiliśmy rozpocząć ten taki wiosenno-letni sezon w Sokółce na świeżym powietrzu ze względu na to, żeby przyzwyczajać już młodzież, która pojedzie z nami na obóz letni, bo nasze treningi będą również odbywały się na podwórku. Jak się sprawują sokólscy mali karatecy? Idą cały czas do przodu. Przybywa coraz to nowych członków. I tutaj chciałem właśnie podziękować rodzicom, że są bardzo zaangażowani w to. Szczególnie dla pani wiceprezes, która jest jednym z rodziców naszego podopiecznego, ponieważ bardzo dużo działa. I tutaj chciałbym nadmienić, że właśnie mamy już nasz klub zarejestrowany w starostwie i jesteśmy już pełnym takim członkiem Sokólskiego Karate Kyokushin. Taki trening na świeżym powietrzu wpływa jakoś pozytywnie na zdrowie i na wytrzymałość zawodników? Oczywiście, ponieważ hartujemy się. Może dzisiaj nie jest, pogoda nas nie rozpieszcza, bo nie jest tam wcale tak aż ciepło, ale po rozgrzewce młodzież nie narzekała, że im było za zimno. Do czego teraz się szykujecie? Na jakie zawody pojedziecie? 2 czerwca mamy międzynarodowe zawody w Białymstoku. Szykujemy się już do zawodów. Chęć startowania w tych zawodach wyraziło 3/4 naszej grupy. Mam nadzieję, że przyjedziemy z jakimiś pucharami. W takim razie tego życzymy. Dziękuję bardzo.